bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Takie błędy językowe zdarzają się w różnych sytuacjach. Państwo na pewno często słyszycie, bo rok czasu, dzień czasu, miesiąc czasu, prawda? Miesiąc grudniu coś się stało, prawda? I tak dalej. To są takie, no powiedzmy, częste błędy, no bo dlaczego rok czasu to jest złoty? Tak, bo w słowie rok zawarta jest informacja, że jest to pewien okres czasu, więc po co dodaję do tego czasu? Ale proszę Państwa, chciałam zwrócić uwagę, że błędy językowe zdarzają się ludziom, którzy na ogół również bardzo dobrze władają językiem. Na przykład dziennikarze. Zwłaszcza dziennikarzom sportowym, którzy na bieżąco komentują to, co się dzieje na boisku, tak? Jest pośpiech, akcja, mecz i tutaj trzeba szybko nazwać sytuację, zwłaszcza jeśli to jest radio, prawda, gdzie człowiek słuchający nic nie widzi, tylko polega na tym, co słyszy. I proszę Państwa, no, przytoczę kilka przykładów autentycznych wypowiedzi dziennikarzy, komentarze to są sportowe. Na przykład, trener puścił bąka lewą stroną boiska. Bo tego trzeba być, świadomie posługiwać się językiem. Dzięki temu możemy dotrzeć do ludzi, przekonać ich do siebie i często odnosić też sukcesy różnego rodzaju. Dzięki temu, że potrafimy operować językiem. Dlatego zapraszam Państwa, tutaj kieruję to zaproszenie do wszystkich uczniów, nauczycieli, na przykład do Sierpec, na wykłady otwarte, które prowadzi, znaczy organizuje Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, a prowadzą te wykłady poszczególne pracownicy tegoż instytutu, nauczyciele akademiccy, w każdym tygodniu, w każdy czwartek i do końca roku szkolnego będą prowadzone, już są prowadzone te wykłady w Siedlcach, przy ulicy Żytniej, w nowym gmachu Wydziału Humanistycznego. Serdecznie dziękujemy Pani Profesor za ten niezwykle pouczający wykład. Na pewno skorzystacie z tej wiedzy i to jest coś, co mam nadzieję zostanie w głowach każdemu obecnemu tutaj człowiekowi. Proszę Państwa, nadszedł czas na wyjaśnienie zasad naszego konkursu, bo zbliżamy się do sedna sprawy, do tego, co jest dzisiaj naszym głównym punktem, czyli konkurs w ramach drugiego Mińskiego Święta Języka Polskiego pod hasłem Moda na Polskim. Za chwilę zaproszę do stolików, które tutaj są przygotowane, uczestników tego konkursu, czyli po troje przedstawicieli ze wszystkich mińskich gimnazjów, tak jak powiedziałam, wszyscy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Każdą szkołę będzie reprezentowało troje uczniów. Jeden pierwszoklasista, jeden drugoklasista, jeden trzecioklasista. Wszyscy będą mieli możliwość odpowiadania na punkty w pięciu rundach. Będą to polecenia bardzo łatwe, za jeden punkt. I tutaj będziecie mieli 10 sekund na udzielenie odpowiedzi. Polecenia takie średnie, za dwa punkty 20 sekund na udzielenie odpowiedzi. Nieco trudniejsze, 30 sekund. Za trzy punkty i czwarte zadanie, polecenie, to będzie taka część praktyczna, skłaniająca Was do działań językowych. I tutaj aż minuta na udzielenie odpowiedzi, to się okaże, czy aż tylko, ale zakładamy, że aż. I aż cztery punkty na udzielenie odpowiedzi. I tu jest okazja do przedstawicieli wszystkich szkół. Długopisy są przygotowane, więc możecie przyjść tylko z głowami. Mamy wszystkich. Wy jesteście bohaterami. Poproszę o przedstawienie się, podanie swoich imion. Podchodzę do stolika gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej. Przedstawcie się dziewczyny. Ola, Asia, Michalina. Brawa dla dziewczyn. Są również same panie. Przedstawcie się dziewczyny. Kasia, Magda, Asia. Miło nam również Was spotkać. Na wymiany gimnazjum miejskie numer 1 reprezentują sami panowie. Marcin. Janek. Daniel.
Bardzo nam miło. Gimnazjum Salezjańskie, znowu panie. Witamy serdecznie. I gospodarze Gimnazjum Miejskie nr 2. Marta. Asia. Julia. Witam serdecznie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w ramach przerwy po każdej z rund gimnazjaliści będą prezentowali zadanie dodatkowe. To zadanie dodatkowe to było napisanie, przygotowanie przez poszczególne szkoły wiersza, rymowanki. Narzuciliśmy tytuł tego wiersza. Język polski jest on-el. To startujemy. Runda pierwsza, korrida ortograficzna. Polecenie pierwsze w tej rundzie. W której grupie znajdują się wyrazy zrzet niewymienny? Grupa A. Mężny, nadproszę. B. Aranżacja, mrzawka. C. Niemalże, książka. 10 sekund na zapisanie w którym punkcie. Zrzet niewymienny, aranżacja, mrzawka. Wyświetlamy drugie polecenie. Wśród form poprawnych znajdźcie wyrazy zapisane błędnie. Grzebrzółka, porzeczka, esy, floresy, karmider, po prostu, naprawdę, szczerzuję. 20 sekund na zakreślenie w kartach odpowiedzi tych błędnych form. Bardzo prosimy o oddawanie kart odpowiedzi. Poprosimy różne karty. 30 sekund na zapisanie. Jest to miejska moda na Polski. Promujemy nasze miasto. Poproszę o czas. Różne możliwości, tak? Tutaj można było jeszcze inne skróty zastosować, ale mniej więcej tak to mogłoby wyglądać. Można skrócić generała, imię, ruchów jeszcze mogłoby, mazowiecki, mas. Także takie są możliwości. Gimnazjum Miejskie, przepraszam, Gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej. Bardzo proszę, oddaję Ci głos. Język polski jest on. Język polski szczyci się wiernie. Musisz zapoznać się z tymi słówkami. Na naukę już przyszła pora. Ochoczo pokonamy tego utwora, gdyż na skała swe nie jest odchylna przeto. Jak róże, róże, drogi kolego. Ortografia nie jest nam przeszkodą. Więc pamiętaj, chłopczyku. Pamiętaj, dziewczynko. Bo to problemem być nie powinno. Brawo! Fantastycznie. Mamy od razu wyniki po pierwszej rundzie. Na ten moment sytuacja wygląda tak. Gimnazjum Miejskie nr 1 3 punkty, nr 2 7, nr 3 2 punkty, Gimnazjum Salezjańskie 6, Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej 6. Zaczynamy od najłatwiejszego polecenia. Polecenie pierwsze. Epitet może pełnić różne funkcje. Który z poniższych epitetów wyraża stosunek mówiącego do przedstawionych treści? Język polski bez zmian. Sztuka wielka w każdym calu. Lecz panowie, drogie panie, warto zadać to pytanie. Skąd właściwie nam się wziął ten przeciwny trend na O, a do tego jeszcze M? Czas naświetlić sprawę tę. W kronice Gala Anonima jeszcze wzmianki o tym nie ma. Gdzieś jednak snują się wątki, że ksiądz łaciną upiększał Polski. Że może księżna Dąbrówka zdobiła ogonkami nasze słówka. W tym Mikołaja Ryja wielki wkład, że tak dźwięcznie mówimy od lat. W podaniach także prawda się mieści i rzuca wątłe światło na te wieści. Bo przekaz mówi, że w rozmowie przekupki wprowadzały głoski nowe. Wplątały niechcący on i em, gdy chciały naśladować dane tą lub tę. I plotkom także posłów bym dała, bo w rozwoju języka rola ich nie mała. Reasumując moje podejrzenia, język kształtuje się od niechcenia. Lecz trzeba się uczyć, trzeba wnikać, żeby rozumieć przesłanie słownika. Że on i en to dziedzictwo mowy, więc on i en wybijmy sobie z głowy. Przed rundą czwartą kolejną szkołę do zaprezentowania wiersza rymowanki język polski jest
Wiem na pewno, że jeszcze gimnazjum miejskie numer 3 jest przygotowane i gimnazjum miejskie numer 1. Stresne błędy. Nędzicie z polskiego piątka, na szóstkę często masz chęć. Więc bij w głowę i pamiętaj. Dętka, prędka, dosać sen. Wybrać wstrętne błędy. One sieją ciągły ferment. Wciąż pisz tędy i obędy, to nie wyjdziesz na ofertę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć. Wszystko jeszcze przed Wami. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Wskażcie poprawną formę rzeczownika cudzysłów w dopełniaczu liczby pojedynczej. A. Cudzysłowiu. B. Cudzysłowu. C. Cudzysłowa. D. Cudzysłowia. 10 sekund na poprawną formę. Tego rzeczownika to cudzysłowu. Wiedzą o tym wszystkie ziomki, piszmy kreski i ogonki. Mamy miotka i kralczyka, nie wstydzimy się języka. Brawo. Proszę Państwa, runda piąta, polonistyczne niespodzianki przed Państwem. Zaczynamy od najłatwiejszego polecenia, polecenia pierwszego, które jest następujące. Podajcie autora i tytuł utworu, który był inspiracją dla poniższego pastiszu. Uczniu, siądź tu pod ścianą, odpocznij sobie. Nie dojdzie cię wzrok belfra, przyrzekam ja tobie. Tak. I dzielić włos na to. A kto wiedział, że to jest włos? Spójrzcie pełne frazy opisujące podanych twórców. Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz. Chwalcie się wiedzą, to tyle, ile jesteście w stanie przez minutę tych perifraz stworzyć. Bardzo proszę. Zastąpić imię i nazwisko autorów. Inaczej, autor fraszek, pieśni, trend, poeta czarnoleski, ojciec poezji polskich, humanista, poeta odrodzenia, poeta renesansu, ojciec Urszulki, Jan z Czarnolasu, cierpiący ojciec, poeta Dorkus, poeta uczony, a o Mickiewiczu inaczej, na przykład wieszcz narodowy, romantyk, patriota, autor epopei narodowej pod tytułem Pan Tadeusz, bajkopisarz, twórca sonetów, poeta, dramatopisarz, ukochany Maryli i tak dalej, i tak dalej. O tych rundach bez rundy dodatkowej podejmiecie decyzję, co dalej. Gimnazjum miejskie numer 1, 18 punktów. Gimnazjum miejskie numer 2, 30 punktów. Gimnazjum miejskie numer 3, 17. Gimnazjum Salezjańskie 31. Gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej 24. Proszę Państwa, poproszę o decyzję, czy będziecie brać udział w rundzie dodatkowej. Tak czy nie? Proszę Państwa, musimy przeliczyć, bo tutaj mamy zgłoszony błąd matematyczny, tak? Proszę Państwa, powiem jeszcze tym, że policzyłam sumę bez wiersza. Bez wiersza. Sumę bez wiersza policzyłam, więc w tym trzeba momencie dodać, tak? Do wszystkiego tak, jeszcze trzy punkty. Przepraszam bardzo, już się zmieniamy. Nie. Proszę sprawdzać, czy moje liczenie się zgadza. 11, 17, 23, 27, 30. Dobrze? Tak. Gimnazjum numer 3. 3, 8, 14, 15, 18. Dobrze? Tak. Proszę zamienić. Tutaj już sprawdzaliśmy, ale jeszcze raz. 10, 16, 25, 28 też się zgadza. I tutaj 11, 16, 21, 23 i 3, 26, tak? To teraz podejmujcie decyzję, skoro matematyka już nam się zgodziła. Mateusz Adam Mickiewicza. Podajcie imię albo imiona i nazwisko. Czas, start. Kolejna. Mural przedstawiający portret Andrieliego można podziwiać w przejściu podziemnym PKP. Zobaczymy.
28 plus 5 to 32? 33? O, 33. To by tam się czepiał. Gimnazjum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej 26 minus 5, 21. Najwięcej punktów ma Gimnazjum Salezjańskie, 33 punkty i to jest zwycięzca Mińskiej Mody na Polsce. Drugie miejsce, Gimnazjum Miejskie numer 2, 25 punktów. Świetną wiedzę na wyrównanym poziomie. Nie ma żadnych ułamków, panie dyrektorze. Czy pan widzi tu ułamki? Nie. Chciałabym poprosić. Szanowni Państwo, przypadnie w udziale zaszczyt wygłosić krótki przerywnik pomiędzy waszą ciężką pracą a rozdaniem nagród. Chcę bardzo na wszystkich podziękować za udział, za piękny doping tym, którzy byli kibicami, za wspaniałą pracę tym, którzy brali udział w zadaniach konkursowych i wspaniale rozwiązywali. Ale ja rozumiem, że matematyka to jest coś, co jest jeszcze przed wami i przed tym zresztą również, w związku z tym damy radę. Proszę Państwa, poproszę teraz jeszcze tak jury szanowne, które będzie z nami wspólnie wręczało nagrody. Bardzo proszę. Państwa, ja będę technicznie obsługiwać to wręczanie nagród. Zapraszamy przedstawicieli drużyny Zespołu Szkół Salezjańskich Gimnazjum imienia Świętego Jana Bosco. Zapraszamy dziewczyny. I panią Dianę Gajzowiotkowską również zapraszam. Mamy również dla pani podziękowanie. Tak fantastycznie przygotowani uczniowie. Zapraszamy. Chodźcie, jesteście najlepszym tylko no, widzicie? Jeszcze poproszę o wręczenie podziękowania pani Piątkowskiej. Zapraszam. I chwila dla reporterów, proszę państwa, na uwiecznienie zwycięzców. Wszystkich uczestników mamy książki, nagrody, to co nam się udało dzięki hojności Rady Rodziców Gimnazjum Miejskiego nr 2 uzyskać. I zaproszę teraz przedstawicieli szkoły, która zajęła trzecie miejsce, czyli Gimnazjum Miejskiego nr 3. Zapraszam wraz z opiekunem. Kałczewiak też tutaj do swojej grupy. Nagrody dla uczestniczek i nagrody dla szkoły również przygotowaliśmy. Dzięki. Proszę państwa, te wyjaśnienia świadczą o wiedzy uczniowie, wiedzą o coś, co nie pamięć. Kwestia tylko, czy to się zgadza z zasadami naszego konkursu, z zasadami przyznawania punktów. Także za chwilę się dowiemy, jak to jest. Chyba strona matematyczna wymaga poprawy. Chyba tak. Chyba musimy zatrudnić matematyków do pomocy. Także za chwilę będzie wszystko jasne. Bardzo państwu dziękuję, że aż tyle osób zainteresowało się naszym konkursem. Za chwilę, jak już proszę, będą mieli czas, to będę się jeszcze bardzo szczególnie i podziękować, a później zaprosić państwa na ciastko, na jakieś napoje, na słodycze, które na państwa czekają. No, czyli się nic nie zmienia. Dlaczego 24? 24 punkty nie daje przecież. Jak? 33, 25. Przyszłe uczniowie potrafią siebie zawalczyć, bo to jest świetne.
to jest tak, jak one myślały, ale w sensie w punktacji, tak? My to wytłumaczyliśmy, ale rzeczywiście w wyniku błędnego zapisania do rubryczki punktów okazało się, że nie wpisaliśmy im jednego punktu i jeszcze dwóch punktów, które dziewczyny zdobyły w poszczególnej konkurencji. I dlatego teraz liczyliśmy i wyszło nam na to, że zajęło ex aequo trzecie miejsce. Więc gratuluję. Dwa trzecie miejsca. A nagroda dojedzie do was. Poczkę. Ja dobrze nagrodę. Nie, to ja dowiozę nagrodę. Nie dobrze. Wszyscy na tym najlepiej. Wszyscy wam dowiozą. Co słychać? TV.